Wojsko nie jest tylko na ekranach telewizorów. Życzę zatem wszystkim spokojnej służby. Konia z rzędem temu, kto by to był w stanie przewidzieć, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Ja każdą niedzielę tutaj sprawuję msze święte w intencji wszystkich żołnierzy, którzy stacjonują na granicy. Takie osoby przebywają pół świata. Tranzytem, samolotami, znajdują się na Białorusi, w Rosji legalnie, na podstawie wiz. Jesteśmy w sercu operacyjnym i decyzyjnym Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie. To tutaj stacjonują i szkolą się żołnierze. To tutaj też zapadają decyzje o zakresie wsparcia wojska dla Straży Granicznej. W tym reportażu chcemy pokazać, jak wygląda służba żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej na polsko-białoruskim pograniczu. Do WZZ Podlasie docieramy z samego rana. Hełmy, kamizelki, bluzy, plecaki, karimaty, no generalnie całe wyposażenie gotowe, żeby wziąć, pójść na patrolowanie granicy. W takich halach odpoczywają i spędzają czas wolny żołnierze po służbie. 25 osób tutaj, 25 osób w drugiej strefie. Latem klimatyzacja, zimą ogrzewanie. Warunki całkiem przyjemne. Specyfika służby na Podlasiu jest zupełnie inna i otwiera przed żołnierzami zupełnie nowe możliwości szkoleniowe. Hasło, wszyscy strzeli? Wychodzimy z garnizonów, poligonów w teren, gdzie może, mam nadzieję, że nie, kiedyś przyszłoby nam działać. Chcemy po prostu szkolić się tak, żeby w razie potrzeby nie uczyć się na swoich błędach, tylko mieć już wszystko wypracowane, wszystkie procedury. Tak, żebyśmy działali jak najbardziej efektywnie. Największym wyzwaniem dla żołnierzy, którzy tu stacjonują daleko, kilkaset kilometrów od miejsc zamieszkania, to jest rozłąka. Sposobów na radzenie sobie ze stresem, tęsknotą czy zmęczeniem jest co najmniej kilka. W centralnym punkcie jednostki znajduje się bardzo dobrze wyposażona siłownia. Niezależnie od pory dnia, chętnych nie brakuje. Potrzebuję trening, jaki wy robicie, do zadań wyznaczonych wam na granicy. No przede wszystkim no to tutaj warto się skupić na takich największych partiach mięśniowych, takie jak klatka piersiowa, plecy, nogi. Jeśli chodzi o takie ćwiczenia, które najbardziej polecam, no to na pewno na klatkę klasyczne wyciskanie sztangą, wyciskanie hantlami, plecy to wiadomo, podciąganie, tak jak mamy na egzaminie na WF-ie. Ściągam kurtkę. Jestem dość wąski. Ile by się dało coś z tym zrobić? Jeszcze dwa zrobimy. Dobra, okej. Okay. Możemy to zaliczyć. Trzecie będzie? Powiedzmy, że możemy zaliczyć. Ale co, parę mankamentów technicznych byś znalazł? No, wiadomo, bardziej większy wyprost rąk, wiadomo. Bo na dół. Tak, ten wyprost rąk nie był w pełni dobrze wykonany, ale szyja, no, broda była nad drążkiem, więc to... Sukces, to, zaliczone. Z żołnierzami poruszamy wiele tematów. Zastanawia nas też, jakie podejście mają do imigrantów. Czy mają wątpliwości moralne, czy sytuacja na granicy jest czarno-biała. Okazuje się, że dużo pytań tego typu stawiają sobie sami żołnierze. Jak się zachować wobec tych imigrantów? Czy pomóc im, czy być wobec nich no, tak po ludzku jako człowiek, wyciągać rękę, czy też wstrzymywać się? To jest szereg takich pytań, ponieważ dla wielu z tych żołnierzy jest to dosyć duży dylemat moralny. Jak zachować się wobec tych ludzi, którzy próbują przekroczyć granicę? Oni reagują jak każdy normalny człowiek. Mają swoje uczucia, swoje jakieś tam podejście do tych rzeczy.
i dlatego rodzą się w nich te właśnie niejednokrotnie bardzo sprzeczne myśli, jak postąpić w konkretnej sytuacji, bo tutaj jest rozkaz, który mówi tak, a nie inaczej, a tutaj on jako człowiek, jako osoba wierząca uważa, że powinien inaczej uczynić, bo widzi konkretnego człowieka, który po tej drugiej stronie potrzebuje na przykład pomocy. Dlatego najbardziej interesuje nas sytuacja na pasku. Tak potocznie określa się pas drogi granicznej. Dla żołnierzy i Straży Granicznej jest to pierwsza linia obrony polskiej granicy. Przed wyjazdem na patrol odwiedzamy jeszcze wojskową stołówkę. Powiem panu szczerze, w głowie jadłospisu nie mam, ale naprawdę jest taka różnorodność dań i możliwości tutaj, jeżeli chodzi o posiłki, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Żeberka wieprzowe w sosie własnym, papryka grillowana, surówka, spora i jabłek, zupa koperkowa. Czy taka porcja wystarczy, żeby chłop się najadł? Czy są w opcji dokładki? Są w opcji dokładki. Nikomu nie żałujemy, jeżeli ktoś ma ochotę na zjedzenie dodatkowego posiłku, to zapraszam. Dobra, to my się zabieramy za konsumpcję. Posiłek mamy kompletny. Żeberka wieprzowe, ziemniaki, grillowana papryka, surówka, zupa. Zaczniemy od zupy. Szybki test. Gorąca, kwaśna, dobra. No ale to, na co wszyscy chyba czekają, czyli danie główne. Żeberko mięciutkie. Z ziemniaczkiem. I suróweczka. I muszę przyznać, że pierwsze wrażenia smakowe są zdecydowanie lepsze niż nasz wczorajszy posiłek w Białymstoku w normalnej restauracji. W drugiej części reportażu razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami pojedziemy na wspólny patrol na pasek. Jesteśmy w Dubiczach Cerkiewnych, batalionowe zgrupowanie zadaniowe. To z takich miejsc rozsianych po całym Podlasiu żołnierze ruszają na tak zwany pasek. Jedni mówią, że to kryzys humanitarny, inni kryzys migracyjny, jeszcze inni, że to wojna hybrydowa. Jak by pan nazwał to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy? Według mnie jest to wojna hybrydowa. Działania celowo skierowane na destabilizację tutaj wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Pomyślałby pan jeszcze 5 lat temu, że taka sytuacja będzie? Nie, nie do pomyślenia. Zbliżamy się do strefy buforowej. Z nami są także żołnierze Wojska Polskiego, którzy właśnie teraz nas minęli, a my kierujemy się w stronę paska, czyli pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią. Pas drogi granicznej to obszar o szerokości 15 metrów od linii granicznej. Z jednej strony paska mamy płot, z drugiej drut kolczasty. Żołnierze, którzy jeżdżą na miejsce do patrolowania granicy Polski z Białorusią, poruszają się takimi opancerzonymi samochodami. Pojazdy opancerzone lub wzmocnione kratami często są teraz koniecznością, zarówno jeśli chodzi o wojsko, jak i straż graniczną. Ataki na pojazdy wojskowe, pojazdy Straży Granicznej, na samych funkcjonariuszy są tu praktycznie codziennością. Dlatego też została wprowadzona tutaj strefa buforowa, czyli strefa objęta zakazem przebywania osób postronnych, po to, żeby ułatwić pracę samym żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej. Zapora na granicy to jedna. My znajdujemy się na przejściu granicznym pomiędzy Polską, tam jest wjazd do Polski, do strefy Schengen, do Unii Europejskiej, a po mojej lewej stronie widzimy już stronę białoruską. Oprócz zapory są tutaj jeże przeciwpancerne i dodatkowe umocnienia, które powstały nie tylko na przejściach drogowych, ale także kolejowych. Z tego miejsca widać nie tylko stronę białoruską, ale także pograniczników i żołnierzy Republiki Białorusi. Plecaki, jedzenie, torby, koce, ślady po tym, że ktoś tu niedawno był. Takich miejsc jest wiele.
takich miejsc wzdłuż naszej granicy jest bardzo wiele. Są to śmieci, obozowisko tak naprawdę migrantów. Tylko w tym roku polską granicę nielegalnie przekroczyły osoby z ponad 40 różnych krajów. Nawet takich egzotycznych jak Komory, Burkina Faso, czy chociażby Papua Nowa Gwinea. Takie osoby przebywają pół świata tranzytem, samolotami, znajdują się na Białorusi, w Rosji legalnie, na podstawie wiz i dopiero tutaj łamią wszelkie procedury i usiłują siłowo forsować tą granicę. Z informacji żołnierzy wynika, że cała operacja destabilizacyjna jest bardzo dobrze zaplanowana. Sposób, w jaki to realizują, świadczy o tym, że są do tego szkoleni przez służby Republiki Białorusi. Te grupy są zorganizowane, mają swoje rozpoznanie, mają też oczywiście osoby, które odciągają uwagę, które są agresywne i ułatwiają w ten sposób pokonywanie tej bariery. Też jest zauważalne to, że niektóre osoby, które powiedzmy są agresywne, nie przekraczają tej granicy, tylko umożliwiają przekraczanie tej granicy nielegalnym migrantom. Nawet bym był w stanie powiedzieć, że 90% to są po prostu dorośli mężczyźni, zazwyczaj dobrze przygotowani do bytowania w lesie. Dodatkowo mają ze sobą różnego rodzaju narzędzia do właśnie przekraczania nielegalnej granicy, niszczenia zapory. I to tak wygląda. Mało się teraz widuje ludzi, którzy wyglądają na naprawdę potrzebujących. Od początku kryzysu często pojawia się określenie pushback. To działanie podejmowane wobec migrantów polegające na odprowadzeniu ich na drugą stronę granicy. Zdaniem pracujących tu służb działanie jest legalne i wypełnia definicję prawa o readmisji. Bardzo często ta strona białoruska nas informowała już o tym, że zauważyli przekroczenie. Kiedy takie osoby zostały przez nas ujawnione, dochodziło do spotkania na granicy, przekazywaliśmy migrantów Białorusinom. Po 21 roku już takich sytuacji nie ma, tak? Strona białoruska nie odbiera ani od nas telefonów, ponieważ mamy kontakt telefoniczny, posiadamy do nich numery telefonów. Dużo osób mówi, że okej, wpuśćmy, sprawdźmy dokumenty. Przecież zawsze, jeżeli ktoś się nie kwalifikuje do pomocy międzynarodowej, do azylu, będzie można go deportować. Tyle, że statystyki unijne i polskie, które są bardzo tożsame i zbliżone do tych unijnych, jasno pokazują, że deportacje w Unii Europejskiej są często fikcją. Dane Eurostatu za 2023 rok pokazują, że w państwach Unii Europejskiej zrealizowano skutecznie niecałe 26% nakazów deportacji. Podobnie ta statystyka wygląda w Polsce. Dla przykładu, w 2022 roku wobec Irakijczyków wydano 775 decyzji o nakazie opuszczenia naszego kraju, a zrealizowano ich zaledwie 130. W ostatnich miesiącach dużo mówiło się o używaniu broni przez żołnierzy. Ten temat także nas zainteresował. Wiemy o ponad 800 przypadkach użycia broni przez żołnierzy lub funkcjonariuszy Straży Granicznej. Strzały alarmowe, bo to są strzały alarmowe, a nie strzały ostrzegawcze. Wojsko lub funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują po to, żeby przede wszystkim odstraszyć grupę imigrantów nacierających na polską granicę, ale po drugie, być może nawet ważniejsze, żeby zaalarmować innych żołnierzy i innych funkcjonariuszy, że potrzebne jest wsparcie. Decyzja indywidualnie należy do każdego żołnierza. Każdy z nas, mając broń, wykonując zadania, w przypadkach zagrożenia życia własnego, innych osób, innych funkcjonariuszy, może użyć broni palnej. Kiedy żołnierz może wyciągnąć broń i oddać strzał ostrzegawczy? Strzał ostrzegawczy wtedy, kiedy migrant nie reaguje, na przykład zbliża się w naszą stronę i nie reaguje na żadne zatrzymania. Tak, a również jak ucieka, i to jest strzał ostrzegawczy oczywiście w powietrze, tak. Rozumiem, że jak już ucieka po polskiej stronie, w stronę... Tak. W stronę głębi kraju. To zazwyczaj wystarcza? To w 90% tak.
A w pozostałych 10? Czasem pada kilka strzałów ostrzegawczych i dopiero wtedy to skutkuje.